Już nerwowe sprawdzenie, czy się nagrywa, mamy za sobą, więc możemy na luzie zaczynać. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Po raz kolejny, tradycyjnie, jak co miesiąc, przychodzę do Was z inspiracjami, tym razem czerwca. I chciałam powiedzieć, że dzisiaj mamy wyjątkową okazję, bo mija pół roku co tygodniowego mojego pojawienia się na YouTubie po tej dosyć długiej przerwie. To znaczy nadal się pojawiały podcasty, ale formatów wideo stricte YouTubeowych nie było przez 3 lata. Długo. W każdym razie mamy strike 6 miesięcy, więc możemy sobie pogratulować. Także ja sobie zbijam piątkę i zapraszam Was na moje inspiracje czerwca. Dzisiaj będzie hobbystycznie, będzie dużo o kreatywności, o przyjemności, nie zabraknie kącika zdrowotnego, takiego wellnessowego. Będzie dosyć spora sekcja beauty. Mam oczywiście mojego asystenta, wszystko jest pięknie rozpisane, ale słuchajcie, ja już tak czasem mam, że na przykład pod koniec miesiąca, jak już schodzi mi presja z przygotowywania tego odcinka, bo już mam super fajną listę, nagle właśnie w tym takim luzie pojawia się w moim życiu przestrzeń na to, żeby się jeszcze doinspirować. I mam tak zazwyczaj, że te rzeczy, które wpadają mi na koniec miesiąca, ja już sobie przerzucam na kolejny miesiąc, no bo na przykład chcę się utwierdzić, chcę jeszcze potestować, ale już myślę sobie, fajnie, bo już mam coś na lipiec. No i na lipiec mam już z 5 rzeczy. I tak dzisiaj rano się szykowałam do tego nagrania i pomyślałam sobie, kurczę, ale ta jedna rzecz jest taka fajna, że nie chcę Wam o tym mówić za miesiąc, bo to byłoby bardzo egoistyczne, zachować to po prostu na fajny content za 4 tygodnie, bo wierzę, że to jest jakaś taka myśl, która może Wam umilić ten czas letni i nie chcę tego zachowywać dla siebie. Także w ogóle idąc wbrew całemu scenariuszowi, który ma inne flow, bo ja też w ogóle, może Was to ciekawi, zacznijmy od małej pogadanki. Ja sobie układam te odcinki i zawsze sobie myślę, jakby jakie flow tematów będzie najbardziej interesujące i fajnie będzie się to wszystko przeplatało, więc dzisiaj flow będzie spontaniczne i powiem Wam o mojej największej inspiracji, mojej zajawce ostatnich dni, czyli o moim balkonie. Słuchajcie, historia jest taka, że moja przyjaciółka wyszła na mój balkon i zapytała mnie, gdzie są moje meble balkonowe, a ja zdałam sobie sprawę, że jestem w tym mieszkaniu od półtora roku i nie mam nic na balkonie. Za każdym razem, kiedy było pięknie i słonecznie, czyli już wielokrotnie, wyciągałam sobie fotel materiałowy albo matę do jogi, więc było to średnio wygodne i mało zachęcające do tego, żeby spędzać czas na balkonie, a ten balkon ma, słuchajcie, 11 metrów kwadratowych, więc jest tutaj sporo do zrobienia. Także ta opowieść jest zwieńczona przesłaniem inspiracyjnym, a mianowicie zakupiłam sobie meble na balkon i to sprawiło, że mam dodatkowy pokój w mieszkaniu i realnie wczoraj była u mnie moja cała rodzina w odwiedzinach i po prostu chwaliłam się tym, jakbym naprawdę miała nowonarodzone dziecko. Także myśl, która mi tutaj przyświeca w tych inspiracjach, to to, żeby, tak jak mówiłam parę miesięcy temu, trochę nie traktować swojego obecnego mieszkania jak poczekalni i myślenia sobie, że no jak kiedyś będę mieć ten swój wymarzony dom, to zrobię w nim to, to, to i to. I rzeczywiście przyjrzeć się każdemu zakamarkowi i kątowi swojego mieszkania i zastanowić się, czy ono nam służy. I powtórzę się, bo to było w inspiracjach kwietnia, ale jest taka myśl, że wnętrze ma być piękne i funkcjonalne, czyli przyglądamy się różnym elementom, zastanawiamy się, ok, czy nam się to podoba, czy to spełni jakąś funkcję. Najlepiej, żeby to było i takie, ale jeżeli nie jest ani takie, no to tutaj mamy problem, bo wtedy jest to zupełnie nieużyteczne ani pod tym kątem estetycznym, ani pod tym kątem praktycznym. Więc long story long, jak to zwykle, chcę powiedzieć, że mój balkon teraz jest i ładny, i funkcjonalny, bo do tego czasu był po prostu jakąś taką zaniedbaną przestrzenią. Także może to jest dla Was inspiracja do tego, żeby spojrzeć na, nie wiem, Wasz przedpokój, na Waszą sypialnię, na jakąś Waszą szafkę i zastanowić się, jak możecie ją przetransformować. Ja też właśnie zrobiłam ostatnio ponownie, teraz już nie wiosenne, co letnie porządki i jakoś tak przeorganizowałam sobie rzeczy w szafie, żeby myślałam sobie, że po co mam taką zapchaną szafę, skoro połowę z tych rzeczy nie noszę, bo to są długie rękawy i swetry, no więc sobie to wszystko poprzenosiłam do wyższych półek, czy tam schowałam do
podłóżko, w sensie do takiej, do łóżka, do takiej, takiej komory i tym samym dałam nieco życia temu mieszkaniu i naprawdę to jest coś niesamowitego. Drugą rzeczą jest to, że zasadziłam sobie kwiatki na balkonie i tak jak myślałam przez większość swojego życia, że jestem osobą, która nie do końca interesuje się roślinkami, bo moja mama taka jest, okazało się, że jednak wdałam się w moją babcię. Mówi się w ogóle, że wiele rzeczy się tak dziedziczy trochę co drugie pokolenie. Nie wiem, co o tym coś, dajcie znać, czy wierzycie w taką teorię. I zasadziłam sobie kwiatki, bo moje poprzednie kwiatki umarły w upałach. I rzeczywiście, po pierwsze, ta praca u podstaw pod tytułem wstałam rano, sadziłam kwiatki, grzebałam ziemi bez rękawiczek, po prostu rękoma tam ugniatałam. To było jakoś dla mnie niesamowicie wyciszające i medytacyjne. A po drugie ta idea, że rzeczywiście chcesz, żeby one przeżyły, dbasz, popatrzę się tam, bo właśnie je widzę przez okno. Chcesz, żeby one przeżyły, zastanawiasz się, czy mają dużo wody, zastanawiasz się, czy wiatr nie będzie im szkodził, czy jak będzie ulewa, to czy coś się nie stanie, czy się nie połamią. To jest niesamowite, wiecie, ja nie mam ani zwierzaka, ani mam dzieci, więc dla mnie te rośliny to jest jakaś taka pierwsza chyba interakcja z dbaniem o jakiś inny byt i jest to bardzo ciekawe, więc jeżeli to Was natchnie do tego, żeby spojrzeć jeszcze z większą czułością i zarówno tym estetycznym, jak i praktycznym okiem na Waszą przestrzeń, to bardzo się cieszę. Jeżeli jesteście ogrodnikami balkonowymi, to dajcie znać. Ja w ogóle chętnie przyjmę wszelkie rady, bo bardzo bym chciała, żeby moje kwiatki i również moje zioła, które mam zasadzone w innej rabatce, przeżyły. I pytanie właśnie, jeżeli jesteście tymi osobami, to moje pytanie brzmi, jaki kwiat polecalibyście na bardzo nasłoneczniony balkon? Chciałabym, żeby to był duży kwiat, żeby mi zasłaniał jakby sąsiada. Więc jeżeli macie jakiegoś super kwiata, jakiegoś kaktusa, jakiegoś, co ja się totalnie nie znam, to dajcie znać. Także tym przyjemnym akcentem startujemy, moi mini, z inspiracjami czerwca. Będzie jeszcze mini podróż po Polsce, będzie też trochę kultury, będzie wszystko. Ale zacznijmy od kultury, bo ja lubię w sumie ten kącik filmowy. Także byłam w kinie na wybitnym filmie, polecał mi go znajomy, o nim wcześniej nie słyszałam. Moja przyjaciółka zaproponowała, żebyśmy razem poszły. Wiedziałam tylko tyle, że to jest film włoski, nazywa się Jutro będzie nasze. Jest to film w Polsce, premiera była w tym roku, światowa była w zeszłym roku. Opis z filmu brzmi: próbując uciec przed patriarchatem powojennego włoskiego społeczeństwa, Delia planuje zbuntować się przeciwko brutalnemu mężowi. Jest to produkcja, tak powiedziałam, włoska. Reżyserką jest Paola Cortellesi i ona jest też scenarzystką i jest też aktorką, która wciela się w główną rolę. Film jest po prostu wybitny. Rzeczywiście jest to film, który mówi o patriarchacie. Jest to dramat obyczajowy, to jest dramat komedia. Rzeczywiście on jest też momentami zabawny, jest też dosyć momentami absurdalny, bardzo symboliczny, ale też bardzo brutalny. Jest film czarno-biały, jest to film wybitnie zagrany, jest to film niesamowicie napisany, wszystko tam się zgadza naprawdę. I ta warstwa wizualna, ale właśnie ten dowcip, ten absurd, te nierealistyczne momenty, ale też jego realizm jest wprost uderzający. Śmiałam się, ale bardzo dużo też się wzruszałam, płakałam. Wręcz miałam takie momenty, aż się tak, widzicie, nerwowo ruszam. Miałam takie momenty, że ciężko było mi patrzeć na ten film, bo jest on uderzająco życiowo brutalny i co prawda mówię o społeczeństwie lat 50., ale myślę, że tych analogii do współczesności jest bardzo, bardzo dużo. Nie będę Wam zdradzać więcej na temat tego filmu. Uważam, że każdy na niego powinien pójść. Naprawdę każdy, coś niesamowitego. Przechodząc do seriali, słuchajcie, może zaczniemy nieco lżej, ale na pewno po prostu hitem, ulubieńcem, faworytem tego miesiąca dla całego świata, mam poczucie, był nowy sezon Bridgertonów. Bridgertonowie to jest serial Netflixa, który zaczęłam oglądać, bo był lekki, łatwy i przyjemny te parę lat temu, kiedy ukazał się pierwszy sezon i jakoś się nigdy specjalnie tym nie chwaliłam, dlatego że ten pierwszy sezon był taki trochę oglądałam ten program jako taki odmóżdżacz, w sumie miło było się przenieść do tego kostiumowego świata brytyjskiego, poglądać coś typu taka no właśnie plotkara, tylko że osadzona w innych czasach.
Natomiast wydaje mi się, że z każdym sezonem ten serial robi się lepszy. Drugi był już o wiele, moim zdaniem, na o wiele wyższym poziomie. Trzeci jest najwspanialszy. Ja jestem mega, mega zajarana. Może też nie jestem obiektywna o tyle, że brałam udział w przepięknym wydarzeniu organizowanym przez Netflixa w minionym miesiącu właśnie z okazji premiery Bridgertonów i to było dla mnie spełnienie wszystkich snów, więc poziom mojej zajawki i wdzięczności za to, że mogłam przynieść się do tego świata jest nieoceniony. I w ogóle tutaj kolejna inspiracja, imprezy tematyczne. Dajcie znać, czy lubicie imprezy tematyczne. Ja kocham imprezy tematyczne, kocham to wspólne przejęcie się tym, żeby zadbać o stroje, o jedzenie, o dekoracje, muzykę, o wszystko właśnie w jakimś konkretnym klimacie, tylko po to, żeby mieć miły czas i trochę się pobawić i przenieść do innej rzeczywistości. Jest to dla mnie jakoś niesamowicie wzruszające i cała ta narracja wokół robienia rzeczy bez większego celu dla umilenia sobie życia jest czymś, co mocno chodzi mi po głowie. I jest dla mnie jakimś takim, może nie jest dla mnie sekretem szczęścia, co kreuje się w mojej głowie taki koncept, że to może być dobry sposób na to, żeby rzeczywiście mieć poczucie, że to życie jest bogatsze. Stwarzamy sobie po prostu takie wyjątkowe historie. Też od dziecka miałam taką wizję, żeby być potencjalnie aktorką, właśnie dlatego, żeby móc przenosić się do różnych światów i okazuje się, że nie trzeba zostać aktorem. Można sobie ten świat tworzyć na przykład z bliskimi, czy uczestnicząc w różnych wydarzeniach. Są też, słuchajcie, różne takie imprezy tematyczne, gdzie ludzie z całego świata się zjeżdżają, żeby poudawać, nie wiem, średniowiecznych rycerzy. Uważam, że to jest świetne, że kiedyś myślałam, że to jest głupie, głupawe, a teraz myślę sobie, że to jest piękne, jeśli tego typu atrakcje Was interesują, bo jestem przekonana, że dla wielu osób to może być absolutnie nieciekawe. Moja przyjaciółka na przykład organizuje teraz imprezę urodzinową i ona jest tematyczna i uważam, że to jest po prostu fantastyczne. Ale jestem ciekawa, co Wy na to. Do tych wszystkich hobby też jeszcze przyjdziemy, ale teraz Wam powiem o Bridgertonach. Filmweb mówi, że... Sprawdzamy. Nowe pokolenie debiutantek usiłuje wyrobić sobie pozycję w wyższych sferach, a niepozorna dama z podwójną tożsamością znajduje sens życia wśród sekretów i niespodzianek. No bardzo, bardzo enigmatyczne jest to skrótowe opisanie. Wybrnęłam. Byłam bardzo zdziwiona, bo słuchajcie, Bridgertonowie to jest produkcja amerykańska, pomimo że są tam praktycznie sami brytyjscy aktorzy i dzieje się to wszystko w UK, ale jest to produkcja amerykańska. Ciekawostka, twórczynią Bridgertonów jest Shonda Rhimes i to jest ta sama produkcja co serial Chirurdzy. Ciekawe to jest moim zdaniem, no ale jest to po prostu wielka, wysokobudżetowa, ogromna, z rozmachem. Powiedzmy, produkcja. Fajne jest to, że w trzecim sezonie właśnie bohaterami są osoby, które może nie trafiałyby właśnie do centrum uwagi w normalnym świecie, w prawdziwym świecie, czy w pierwszym sezonie serialu, bo właśnie jest to brat, który jest tam, nie wiem, trzecim z kolei dziedzicem, czy właśnie dziewczyna, której nikt nie dostrzega. I myślę, że ten serial jest takim bardzo też dużym manifestem dla wielu osób, które może czują się pomijane, czy nie są, nie wiem, faworytami w rodzinie, w społeczeństwie. Ogromna jest symbolika tego serialu, choć on się wydaje być taki lekki, plotkarski i czasami może infantylny, ale właśnie ten sezon pokazał mi, że dużo dobrego dzieje się w tym serialu z uwagi na to, jak jest tam przedstawiona ogromna różnorodność, jeśli chodzi o obsadę, czyli jeśli chodzi o to społeczeństwo i to wzbudzało wiele, wiele kontrowersji przy pierwszym sezonie. Człowiek myślał sobie, dobra, to jest jakaś bajka, to jest wyimaginowane, jakby ta poprawność polityczna i różnorodność obsady jest nieadekwatna do tych czasów, a myślę, że to, co zrobili twórcy, jest niesamowitym ukłonem w stronę jakiejś takiej akceptacji, oswajania różnorodności i drogi do równości, ale przede wszystkim dla osób, które mogły czuć się wykluczone poprzez to, jak tendencyjnie byli obsadzani aktorzy w filmach od pokoleń. To na pewno jest też ogromny, ogromny, ogromny postęp, jeśli chodzi o kinematografię. Także well done Netflix, Bridgertonowie 3. I idąc tym samym torem,
Mamy serial, który już jest na rynku od kilku lat, nawet nie zapisałam, ale pewnie jest z zeszłego roku czy z poprzedniego. Jest to serial Królowa Charlotta, który opowiada o losach królowej Charlotty z Bridgertonów, więc co powie nam Filmweb? Jest to prequel z uniwersum Bridgertonów, opowieść o życiu królowej Charlotty i jej drodze do władzy oraz o jej małżeństwie z królem Jerzym, które zapoczątkowało piękną historię miłosną i zmiany społeczne. W rezultacie tych zmian powstał towarzyski światek regencji, w którym brylują bohaterowie Bridgertonów. Także ci sami twórcy, napisany jest po prostu jest dramat kostiumowy, produkcja USA, Shonda Rhimes. Niesamowity serial. Nie wiem dlaczego tyle mi zajęło obejrzenie go, jest to na pewno znacznie bardziej, może nie tyle ponury, co na pewno poważny i cięższy serial niż klasyczni nasi Bridgertonowie. Co ciekawe, ja zauważyłam, że w Bridgertonach praktycznie zawsze, nie wiem czy zauważyliście, jeżeli oglądacie, jest słoneczna pogoda. To się dzieje w Wielkiej Brytanii, po prostu zawsze świeci słońce, jest pięknie. To w Królowej Charlotcie jest ponuro. Jest zima, jest ciemno i jest tak trochę smętnie, szczególnie kiedy są te współczesne sceny, bo tam jest trochę współczesnych scen, ale większość jest osadzona w tej retrospektywnej rzeczywistości. I dla mnie to była ciekawa obserwacja, natomiast zarówno historia tego małżeństwa jest niesamowita, jest tam oczywiście element władzy, jakiś taki, jakaś taka inspiracja historyczna, ale jest też tam duży wątek miłości w obliczu kryzysu zdrowia psychicznego, więc moim zdaniem naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i zarówno w Królowej Charlotcie, jak i w Bridgertonach mamy ten wątek kobiecy, wątek feministyczny, wątek nierówności płciowej i no teraz tak sobie myślę, że ci Bridgertonowie są mądrze napisani, bo tutaj mamy też kwestię seksualności, jakiejś takiej płynności seksualnej i dla mnie jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, dobre, że takie rzeczy są pokazywane w tak mainstreamowych produkcjach, ale cieszę się, że zarówno film, o którym powiedziałam, jak i seriale właśnie ten, o tym elemencie kobiecym mocno mówią. Także bardzo, 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 bardzo wam polecam. I z czym kojarzą się Bridgertonowie? No mi kojarzą się w dużej mierze z modą. Powiedziałam wam o różnych przebierankach i rzeczywiście ten wątek modowy mam wrażenie powraca też tutaj w moich inspiracjach i to jest jakaś taka część mnie, która mocno się odrodziła w ostatnim czasie. Też wraz z tym, że dużo porządkuję moją szafę, sprzedaję moją szafę, także zaglądajcie na Vinted, tam jestem pod nazwą Karo Sobanska, podlinkuję. Tam mam jeszcze do sprzedania chyba 7 rzeczy wisi. Które chciałabym oddać w dobre ręce, ale moim odkryciem jest polska marka, z której nigdy nic nie miałam i to jest marka Myrtille się pisze i dwie sukienki, które mam na sobie, jest, udało się, bo tak właśnie miałam nadzieję, że jednak coś będę miała na sobie, o czym chcę powiedzieć, będę miała przy sobie. To jest ta sukienka, która jest w ogóle świetna, bo to jest taka, ja po prostu latem najbardziej kocham sukienki, nie wiem jak wy, ale dla mnie sukienki to jest najlepsze rzecz na świecie, bo zakładasz, jesteś gotowa do wyjścia, raz, że jest fajnie i przewiewnie, a dwa, że nie trzeba myśleć o stroju, uwielbiam, więc jest to cudowna sukienka, ona niesamowicie leży i można ją nosić właśnie tak po prostu na gołe ciało, bez niczego pod spodem, bo jest moim zdaniem bardzo fajnie uszyta. To jest 100% bawełna, natomiast u góry to jest bawełna z elastanem, no bo to wszystko wiadomo musi się trzymać. A druga sukienka to jest taka bardziej wieczorowa sukienka, chociaż ona też jest taka, ona jest w czerni chyba i w bieli. Taka bardziej galowa suknia do ziemi, czarna. Jest niesamowita, bo ja słuchajcie, przez to, że, znaczy ja, nawet nie ja, każda z nas ma zupełnie inną sylwetkę, ma zupełnie inne potrzeby, jeśli chodzi o proporcje i kroje i ciężko jest trafić na sukienki, które będą proste, lejące i będą na nas dobrze leżały pod każdym względem, tak? Bo jesteśmy inne w biuście, w obwodzie, w talii, w biodrach i tak dalej. I powiem wam, że jestem zachwycona tą sukienką z Myrtille, dlatego że ona ma właśnie w tej górnej części jakby stanikowej wiązanie z tyłu, czyli możemy sobie po prostu to doregulować, dościsnąć w zależności od naszego ciała i dzięki temu na każdym ma szansę leżeć bardzo dobrze, więc wiadomo, nie na każdym, ale dla mnie to był game changer, bo w tych takich lejących, prostych sukienkach właśnie zazwyczaj one źle na mnie leżały u góry, więc super ukłon w stronę tego konceptu krawieckiego. Polecam. Myślę, że modę mogę też zaliczyć do jakiegoś tam działu mojego hobby, ale mam osobny dział hobby w tym odcinku, słuchajcie, bo rzeczywiście to jest taka intencja właśnie, z którą wchodzę w lato i myślę, że o tym będzie dla mnie głównie teraz ten czas lipcowy, ale zasiałam ziarna w czerwcu i wydarzyło się parę fajnych rzeczy, o których chciałabym wam powiedzieć i znowu, to są moje inspiracje oczywiście, ale główna myśl jest taka, żeby
zastanowić się tak serio, co macie ochotę robić w wolnym czasie. Ja dużo o tym ostatnio myślałam, że wielokrotnie w wolnym czasie robiłam jakieś rzeczy, które wydawały mi się cool, albo wydawało mi się, że jakaś wizja mnie robi te rzeczy, jakaś taka wersja wyidealizowana, a kiedy zadam sobie pytanie, co naprawdę mam ochotę porobić, no to słuchajcie, przyszło mi do głowy parę fajnych rzeczy i mogę zapowiedzieć, że w ramach serii Wszystko co wiem, która się pojawia raz w miesiącu, planuję na Waszą prośbę zrobić w tym miesiącu, jak właśnie znaleźć swoje zajawki, bo na ten temat mam bardzo dużo do powiedzenia i nie chcę, żeby ten film jednak trwał 2 godziny, chociaż w sumie komu by to przeszkadzało. Powiem Wam po prostu, jakie rzeczy robiłam w tym miesiącu i które planuję robić dalej, bo może Was to gdzieś tam natchnie. Pierwsza rzecz to jest lekcja śpiewu i kocham śpiewać Wam od lat, sobie hobbystycznie, a jako dziecko też w różnych zespołach, na różnych galach szkolnych i takich tam rzeczach. Ale śpiew jest ze mną od zawsze i bardzo chciałam chodzić na lekcje śpiewu. I wiecie co, dopiero zapisałam się na swoje pierwsze zajęcia, jak zaakceptowałam to, a raczej dotarło do mnie, że to, że idę na lekcje śpiewu, to nie oznacza, że teraz chcę zostać piosenkarką. Bo najpierw sobie odpowiedziałam na pytanie, że wcale nie chcę zostać piosenkarką, tylko po prostu chciałabym sobie pośpiewać i może lepiej pracować ze swoim głosem. I gdzieś coś mnie ciągnęło do tych zajęć, jak zrozumiałam, że ja mogę na nie się zapisać tak po prostu, bez właśnie tego większego celu, więc znowu mamy tutaj wątek wiodący tego odcinka, to poszłam na nie zupełnie inną energią i jest to dla mnie niesamowicie też autoterapeutyczne przeżycie. To, z jaką dozą wewnętrznej narracji, jakiegoś takiego wstydu, odsłonienia się przy drugiej osobie, ale też pozwolenia sobie na otwarcie głosu poprzez nie wiem, właśnie bycie głośno, czy nie chcę też, nie chcę za bardzo się zagłębiać, ale poprzez właśnie zarówno głośność, ale też wydobywanie z siebie dźwięków, które są dla nas dziwne, albo może ktoś nas kiedyś za nie skrytykował. Ogromny temat, może to brzmi dla Was teraz totalnie absurdalnie, ale naprawdę mi się potwierały jakieś nowe w ogóle, wiecie, przestrzenie w umyśle. Jak odkryłam, ile jest blokad w nas, jeśli chodzi o to, jak się wypowiadamy, jak wychodzi z nas głos. I znowu czas dla siebie, czas po nic. Zauważyłam też, że te rzeczy, które robię dla siebie po nic, jest mi łatwiej odwołać, jest mi łatwiej powiedzieć, a nie chce mi się. I zastanawiam się, czemu chcę odwołać coś, co jest dla mnie. No właśnie, bo to poczucie obowiązku, to poczucie, że robimy coś dla jakiegoś wyższego celu, że robimy coś, bo to nas prowadzi, nie wiem, do jakiegoś sukcesu zawodowego, czy jest naszym obowiązkiem, to jest coś, co jest nam, czego jest nam łatwiej się zmusić. A kiedy chodzi o coś, co robimy dla siebie, to mam wrażenie, że w pierwszej kolejności potrafimy z tego zrezygnować, co jest mega smutne. Więc pielęgnuję czas dla siebie po nic. Druga rzecz, znaczy druga i trzecia to będą rzeczy już sportowe, więc chciałam Wam powiedzieć o La Gris i myślę, że fajnie jest też wytłumaczyć, czym różni się La Gris od pilatesu, bo ja chodzę na pilates na reformerach od 1,5 roku, natomiast prowadziłam sobie raz na jakiś czas, jeszcze nie do końca regularnie, ale właśnie trening La Gris, bo to jest trening na megaformerach, czyli takich turbo doładowanych reformerach, które mają dużo różnych narzędzi i sekcji, i to dla mnie w mojej interpretacji jest taki trening na siłowni, tylko że bez 10 tysięcy różnych sprzętów i wariantów, tylko na jednym sprzęcie, gdzie ktoś prowadzi cię przez to od A do Z i nie wiem, dla mnie jest to jakieś takie bardzo spójne i bardzo ciekawe. Ogólnie jest to metoda, przeczytam Wam, to jest metoda ćwiczeń o wysokiej intensywności, jednocześnie niskim obciążeniu stawów, napina, wzmacnia, tonizuje mięśnie. W ciągu sesji treningowej trwającej zaledwie 45 minut, ponadto wiele ćwiczeń La Gris obejmuje jednoczesne użycie nawet 600 mięśni. Nie wiedziałam, że mam tyle. Dzięki czemu ta metoda jest jeszcze bardziej wydajna dla osób, które szukają szybkich, ale trwałych rezultatów. No, ja tam w szybkie rezultaty nie wierzę. Ale na pewno im więcej się mówi o treningu siłowym, o treningu z obciążeniem, o treningu oporowym w świecie wellness, tym bardziej właśnie ja skłaniam się ku temu, że to jest coś, co warto wprowadzić na przykład raz w tygodniu do swojego repertuaru. U mnie jest dosyć dużo tych ćwiczeń na co dzień i też planuję film Wszystko co wiem o aktywności fizycznej, więc nadchodzi. Ale myślę, że raz na jakiś czas to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, bardzo ważny rodzaj treningu, który warto mieć w swoim repertuarze, tak jak powiedziałam. Wiem, że La Gris teraz otwiera swoje drugie studio, bo jedno jest na Woli, przy Rondzie Daszyńskim, nie, gdzieś tam przy Muzeum Powstania Warszawskiego, a drugie będzie na Wilanowie, więc dla mnie bardzo fajna rzecz, szczególnie jako osoby, która takiego treningu właśnie ala siłownianego nigdy nie praktykowała. Także jestem ciekawa, czy o tym słyszeliście i czy może korzystaliście
bardzo fajne. O Boże, najfajniejsza rzecz jest taka, powiem wam jeszcze, że tam w studio jest sauna na podczerwień. I to mnie rozwaliło ostatnio, bo jak wiecie, mówiłam o tym wielokrotnie, czy w trendach wellness, czy w jakichś takich swoich tutaj inspiracjach, że chodzenie do sauny, terapia ciepłym i zimnym, to jest, czy właśnie podczerwień, to są gorące dosłownie tematy w świecie wellnessu, w świecie zdrowia. Bardzo chciałam wprowadzić saunowanie do swojej rutyny i tutaj mam opcję właśnie saunowania przy okazji treningu, także super, 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 super fajne odkrycie dla mnie. Myślę, że będę kontynuować wakacje. I trzecia rzecz hobbystyczna, też sportowa, tak jak zapowiedziałam, to jest tenis. Słuchajcie, ja powróciłam do tenisa po 2 latach przerwy, a wcześniej trenowałam przez wiele, wiele lat jako dziecko i wróciłam do tego tenisa z zupełnie nowym podejściem. Po raz pierwszy z taką łagodnością do siebie i jestem z siebie dumna, powiem wam szczerze, bo bałam się tego powrotu, bałam się tej wewnętrznej narracji i wewnętrznego krytyka, z którą się borykałam te parę lat temu, kiedy wróciłam na kort. Także jest super i więcej o mojej relacji z ćwiczeniami porozmawiam, opowiem wam niedługo w podcaście. Podcast w ogóle, przerwa na reklamę. Podcast ma teraz przerwę wakacyjną, ale wracamy, będzie kilka bonusów w wakacje, ale wracam do was niebawem i jednym z odcinków, który ono się pojawi, będzie odcinek na dwa głosy właśnie o aktywności sportowej. Gadałyśmy już o tym z Justyną Owsianą w Australii, ale teraz będzie kontynuacja o tym, jak naprawiłam moją relację ze sportem i jak teraz mi to wszystko wychodzi. Będzie właśnie cały film też solowy tutaj o ćwiczeniach, także też dużo o tym będę mówiła. Jesteśmy w klimacie sportowym, to jest oczywiście super połączone z wellnessem, więc kilka takich wellnessowych rzeczy mam dzisiaj dla was i w ogóle zorientowałam się, że nie mam nic jedzeniowego stricte, więc to nie wiem, jak to się wydarzyło, szczerze mówiąc, no ale dobra, może mi coś jeszcze olśnie w trakcie mówienia. Pierwsza rzecz to są elektrolity. Ja słyszałam o tym, jak ważne są elektrolity już od dawna, ale jakoś nigdy nie zgłębiałam tego tematu i ostatnio też właśnie przez to, że dosyć dużo ćwiczę i zaczęłam się zastanawiać, jak to pogodzić właśnie kontekst białka, kontekst różnych suplementów, czy właśnie elektrolitów i przypomniały mi się elektrolity, które widziałam w Stanach, które polecała moja przyjaciółka Dagmara, która w tym wellnessie jest po prostu wyjadaczką i zamówiłam sobie te elektrolity, to są Trace Mineral Drops i są bardzo fajne, dlatego że są prawie bezsmakowe, są przyjemne, smakują właśnie tak mineralnie, a niestety wiele elektrolitów, które ktoś mi zaserwował, smakują po prostu jak rozpuszczone landrynki i są obrzydliwe. Nie wiem dlaczego te różne suplementy, to jest teraz moja narzekalska tyrada, dlaczego te różne suplementy są tak dosładzane, ja nie wiem, mają jakieś sztuczne smaki, to jest ohydne, ja tego po prostu nie kumam. Czemu to nie może być po prostu kwaśne, w sensie, wiecie, nie wiem, wywoli się takie ulepki? Ja tego naprawdę nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, że może po prostu kubki smakowe, jednak większość ludzi są do czegoś innego przyzwyczajone, ale przecież zawsze sobie można samemu to jakoś dosmaczyć, więc ja robię bunt. Więc jak znacie jakieś dobre marki różnych elektrolitów, innych białek roślinnych, to dawajcie znać, bo ta słodycz mi po prostu mdli. Wow, ale gorycz się wylała. W każdym razie, lol. Elektrolity to jony sodu, potasu, wapnia, magnezu, chloru, a także jony fosforanowe i wodorowęglanowe, które utrzymują niezbędną dla zachowania zdrowia równowagę wodno-elektrolitową. Pochodzą ze spożywanych posiłków oraz płynów. Zbyt niski, uwaga, lub zbyt wysoki poziom jednego lub kilku elektrolitów zaburza prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W poważnych przypadkach może prowadzić do komplikacji zagrażających życiu pacjenta. Elektrolity biorą udział w przewodzeniu impulsów nerwowych, wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego, w tym pracę mięśnia sercowego, regulują ciśnienie osmotyczne komórek, mają swoją rolę w utrzymaniu prawidłowej temperatury ciała. Elektrolity są też aktywatorami niektórych enzymów. Strasznie szybko rosną, co nie? Nie. Wywierają wpływ na metabolizm części składników odżywczych. Poziom elektrolitów w organizmie oddziaływa też na ciśnienie tętnicze krwi. Dlaczego to jest ważne? Ważne jest to na przykład, jak uprawiamy dużo sportu, jak się pocimy, mam duży wysiłek, jak jest bardzo upalnie, tak jak było w ostatnich dniach, więc to jest bardzo ważne dla wielu osób, żeby po prostu się nawadniać. Szczególnie wydaje mi się, że jeżeli pijemy wodę z kranu, ważne, żeby filtrować, ale jeżeli pijemy kranówkę filtrowaną, ona nie jest wzbogacana o minerały, jak w przypadku wody butelkowanej. Ja nie zachęcam do kupowania wody butelkowanej, broń Boże, sama nie kupuję, ale wtedy te elektrolity mają jeszcze większe znaczenie, moim zdaniem. I druga rzecz z tej kategorii jest bardzo podobna, bo to jest suplement, słuchajcie, który zaczęłam stosować i myślę, że to jest dobra myśl, bo tutaj mam 2 patenty. Pierwsza rzecz jest taka, że jest to suplement Protect Me Recovery Plus i to jest suplement oczywiście z Health Labs Care, zawsze macie kod Karolina10.
by the way. I jest to suplement, który ma w sobie kolagen, ma w sobie ekstrakty z żurawiny, aronii i czarnego bzu i ma w sobie witaminę D. Jest to suplement, który wspiera odporność, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, dostarcza antyoksydantów, kwasów organicznych i flawonoidów. I to jest napisane, że gdy twój organizm jest osłabiony, warto wykorzystać cenne właściwości żurawiny, aronii i czarnego bzu, które charakteryzują się wysoką zawartością antyoksydantów, chronią organizm przed działaniem wolnych rodników, wspomagają szybszy powrót do zdrowia. Wydaje mi się, że w świecie naszego przewlekłego zmęczenia i zestresowania to dotyczy wszystkich, więc ja ogólnie jaram się. Jest to trochę słodkie, ale też są tutaj ekstrakty z różnych roślin słodkich. Jest słodkie i jest kwaśne i jest całkiem smaczne. Nie jest to taki ulepek, że wykręca, więc ja to akceptuję. No i plus jest taki, że mamy tam kolagen, więc już nie biorę dodatkowo kolagenu, o którym mówiłam jakiś czas temu, także super rzecz. Mamy odrobinę witaminy, mamy spoko dawkę witaminy D, ale ja teraz Wam zdradzę sekret. Otóż, przyznam się bez bicia, mam straszny problem z braniem witaminy D, dlatego że jest w płynie. Nie wiem dlaczego. Łykam te wszystkie tabsy codziennie, ale tej witaminy po prostu, nie wiem, po prostu jej nigdy nie biorę. Wstyd. W sensie jestem non-stop na słońcu, więc powiedzmy, że jest mi to wybaczone, ale nadal wstyd. I odkryłam, że jak już mam ten nowy nawyk, i to jest w ogóle świetny patent, bo to jest to całe habit stacking, tak? Czyli nakładanie sobie, blokowanie razem po prostu nawyków. Rozpuszczam sobie saszetkę tego Protect Recovery Me Plus w wodzie i dodaję do tego kropelkę witaminy D. Więc mam 2000 jednostek witaminy D, mam kolagen, mam te wszystkie cuda, o których powiedziałam i tym samym przy jednym napoju, który notabene przy takiej pogodzie, jaka była ostatnio, jest bardzo fajnym, orzeźwiającym tematem, jest od razu upieczeniem dwóch pieczeni na jednym ogniu, czyli mamy też witaminy D w dużej dawce, bo tam niby jest w tym napoju, ale ja sobie dorzucam. Piję. Teraz piję wodę z elektrolitami, więc drugi produkt. Ona jest naprawdę smaczna, powiem Wam szczerze. O Boże, kłamałam. Jest jedzenie w tym odcinku i jest go sporo. Ja nie wiem, co ja sobie myślałam. Nie ma go w takim oczywistym ujęciu. Jeżeli macie ochotę popatrzeć sobie, co ja jem, gotuję i co tam mnie jarało w ostatnim czasie, to wiecie. Food vlogi są od tego, mój Instagram jest od tego, a dzisiaj będzie bardziej knajpowo, bo nie byłabym sobą. I w dziale foodie jest jedna rzecz, której się po sobie nie spodziewałam, a mianowicie znowu, pokłosie upałów, odkryłam orange espresso. Bo znowu, mam ochotę na kawę, ale nie mam ochoty na jakiś iced americano, nie lubię cold brew, ogólnie raczej za dużo kofeiny. Mleczna kawa jest trochę ciężka i słodka, więc też nie zawsze mam na nią ochotę, chociaż to, co teraz powiem, też jest dosyć słodkie. Ale macie ochotę na coś orzeźwiającego. Ja myślałam, że ja w życiu czegoś takiego nie będę piła. Uwielbiam, słuchajcie, espresso orange. Ale po pierwsze, oczywiście musi być dobra kawka. Ale po drugie, sok musi być świeżo wyciskany. Nie wiem, jak zaczynam już mówić o tym jedzeniu, zaczynam się robić głodna. Jest 12:30, ludzie. Nie wiem, no dobra, lecę z tym. Więc jeżeli jakaś knajpa nie ma w swoim repertuarze espresso orange, zawsze możecie poprosić, jeżeli mają sok wyciskany świeżo, o sok świeżo wyciskany i o podwójne espresso i sobie to po prostu zmieszać. Tak zrobiłam wielokrotnie. Ale moim jeszcze nowszym odkryciem, słuchajcie, jest orange kapu. Ja to gdzieś widziałam, mówię tak, orange kapu? Jakby co to ma być? I teraz już wiem, o co chodzi, bo ta kawa z sokiem pomarańczowym jest spieniona. Nie wiem, jak oni to robią, ale spieniają, może po prostu to blendują z lodem, nie wiem. Spieniają ten sok, wlewają tam espresso i to jest przepyszne, bo to ma piankę, jest cudowne, kawowe, orzeźwiające. Dajcie znać, czy to brzmi dla Was apetycznie, albo dajcie znać, czy Wy coś takiego konsumujecie, bo ja uważam, że na lato to jest po prostu jakieś odkrycie. Myślałam ostatnio o tym, czy to by było dobre w wersji z grejpfrutowym sokiem, ale wydaje mi się, że to może być lekka przesada. Nie wiem. Lecąc dalej, moją ogromną polecajką, która jest dla mnie z kategorii foodiesowej, jest Gdynia. Gdynia od wielu lat jest miastem, które bardzo lubię. To jest miasto, które odhacza wiele boksów, bo to jest takie małe, wielkie miasto. Jest małe i kameralne i ma w sobie bardzo dużo cech dużego miasta z fajnymi cechami małego miasta. Więc jest tam sztuka,
jest zarąbista gastronomia, jest ten element lokalności, tego, że wszystko jest blisko, ludzie się znają, ludzie są też bardzo cool właśnie i zarówno jeśli chodzi o ich preferencje jedzeniowe, jak i właśnie o nie wiem, estetykę, styl, czy właśnie zamiłowanie do sztuki, to oczywiście jest moja soczewka i moja jakaś tam banieczka. Jest bliskość natury, no jest też bliskość większego miasta, no ja uważam, że po prostu hit nad hitami i z takich miejsc, które zapadło mi w pamięć podczas mojego pobytu, to po pierwsze jest jak zawsze Cafe Flow. Najlepsze śniadania, pyszna kawka, kocham to miejsce, naprawdę cudowne, 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 cudowne. Drugie miejsce, które dla mnie było nowe, to jest Pokusa Bakery, czyli znowu przepyszna śniadaniownia, cudowne wypieki, pyszne jagodzianki, właśnie moja pierwsza jagodzianka w tym roku, jedyna na razie, jedyna? Nie jedyna. Pierwsza i pyszna jagodzianka była właśnie z Pokusy. I co? I trzecia rzecz to buns, czyli no nie cinnamon rollsy, to drożdżówki jakby rollsy, ale nie cynamonowe, tylko w różnych smakach. Po pierwsze w ogóle niesamowite wizualnie, jesz oczami, połączenia z kosmosu. Ja w ogóle nie jestem bułkowa, jak wiecie, muszę co jakiś film powiedzieć, że nie lubię słodyczy, nie lubię bułek. Ale to jest coś w ogóle innego. Może się okazać, że ja nigdy nie jadłam po prostu dobrych drożdżówek i dobrych cynamonek, bo się okazuje, że te cynamonki, które są teoretycznie nie takie jak lubię, bo ja lubię rzeczy, które są chrupiące, wiecie, ciasto półfrancuskie, jakby tak musi być ten element crunchu. Tutaj mamy totalne buły, ale są tak mięciutkie i rozpływające się w ustach. PS, jak człowiek ma nie być głodny, że ja przepadłam i akurat dałam tam wegańską, nie cynamonkę, tylko wegańskiego bansa z jeżyną i pistacją z kremem patisserie. Boże, to było niesamowite. Więc Gdynia naprawdę szacun. I jeszcze jedna rzecz z Gdyni, to jest spa. Byłam na niesamowitym masażu, słuchajcie. Ja zazwyczaj jak jestem w Gdyni, to się zatrzymuję już od lat w Willi Vincent. Też bardzo polecam. Bardzo fajne miejsce. I oni otworzyli spa dosłownie naprzeciwko, to się nazywa Vita Ospa, Day Spa i to jest po prostu jak przeniesienie się do innego wszechświata. Coś niesamowitego, byłam na takim cudownym, relaksującym wieczornym masażu, w ogóle po raz pierwszy w życiu byłam na masażu 21, który rozpoczął się położeniem mi na plecach takich dwóch worków z ciepłą solą himalajską, które mnie tak dociążyły, uziemiły, że ja słuchajcie po 5 minutach i w ogóle masaż się zaczął też od masażu nóg, kiedy to te rzeczy leżały mi na plecach. Ja po kilku minutach po prostu odpłynęłam, odcięło mnie. To było niesamowite, wspaniałe, naprawdę polecam z całego serca. Obiecałam podróże po Polsce, więc jest też podróż do Łodzi. Słuchajcie, spełniło się moje marzenie życia. Byłam w Łodzi, jestem z Łodzi, wychowałam się tam, jestem tam często, odwiedzam moją rodzinę, nie wychodzę z domu mojej mamy, rzadko mam polecajki z Łodzi, ale marzyłam o tym, żeby pojechać do Łodzi i zatrzymać się w Puro. Wiem, bardzo prozaiczne marzenie, ale no kto jedzie do mamy, do rodzinnego miasta i śpi w hotelu? No to rzeczywiście było mało dla mnie sensowne, więc jako, że byłam tam na Sea Bloggers, to zatrzymałyśmy się w hotelu Puro i po pierwsze spa na najwyższym piętrze z sauną, która daje widok ma widok na Pałac Poznańskiego, jeden z najpiękniejszych budynków w całej Łodzi, coś magicznego, nie wiem, jakoś tak, może przez to, że jestem też z Łodzi, jakoś takie to było wzruszające. Ten sam widok macie też z baru Loreta, więc nie trzeba koniecznie zatrzymywać się w hotelu, czy iść do spa, żeby też z tego sobie skorzystać, więc ekstra. No i druga rzecz, o której oczywiście musiałam powiedzieć, czyli bufet śniadaniowy, no bo jak wiemy, moje ulubione śniadania są te w bufetach śniadaniowych, w bufetach hotelowych. I trzy plusy dla Puro. Pierwsze, sok z kiszonej kapusty, tylko koniecznie go rozcień. Czajcie, bo wziąłam go tak, wiecie, jednym haustem i myślałam, że zemdleję z mocy tego cuda. Dwa, przelewowa kawa bardzo dobra i trzy, mielone siemię lniane. To było fajne odkrycie, bo ja bardzo lubię jakiś element posypki na moim jedzeniu, a nie lubię na przykład pestek niepodprażonych. To taka jest moja opinia, nie wiem co wy na to. Dla mnie niepodprażone pestki i orzechy mogłyby nie istnieć. Wszystko, co podprażone, jest najpyszniejsze na świecie, więc tam akurat nie było podprażonych, ale było to siemię lniane, więc to była fajna opcja i brałam sobie, Boże, to jest totalna dygresja, ale naprawdę, słuchajcie, ja po prostu mam ochotę robić przewodniki po tym, jak komponować posiłki w bufetach, bo brałam sobie, słuchajcie, rukole z różnych dodatków, na przykład były, nie wiem, pasztet z cukinii, czy jajka jakieś były na rukoli, więc brałam te rukole, polewałam to dressingiem miodowym i na to sypałam siemię lniane, po prostu coś niesamowitego. Boże, wiem co wam powiem. Nie, no zdradzę wam jedną jeszcze bonusową polecajkę. Byłam potem jeszcze w Katowicach w ramach podróży po Polsce, ale jeszcze wrócę do Łodzi, ale moment.
wow, ile się dzieje, słuchajcie. Byłam w Katowicach i też w ogóle bardzo polecam hotel Monopol w Katowicach. Bardzo, bardzo piękny hotel i bufet śniadaniowy. Raz, że przepyszny, więc musiałam o nim wspomnieć, ale on mnie zainspirował do zrobienia bardzo pysznej sałatki, która jest u mnie ostatnio od kilku dni, więc dzielę się. A mianowicie dużo rukoli, najlepiej takiej właśnie dzikiej, świeżej. Kupujcie, naprawdę, to jest mega, mega, mega Was zachęcam, żeby znajdować sobie jakieś fajne stragany, fajne różne miejsca, gdzie w Waszych miastach, miasteczkach możecie dostać rzeczy prosto od rolnika, bo to w ogóle inaczej smakuje, taka dzika rukola, zupełnie co innego, staram się kupować w takich pęczkach. Więc dzika rukola, ale też bardzo fajny jest musztardowiec, którego odkryłam ostatnio, znaczy odkryłam się, kupiłam sobie po raz pierwszy do domu coś pysznego, nawet pomieszać kilka takich dzikich liści, ziół. I na to w tym hotelu wziąłam sobie kawałki rzepy, opcjonalnie. I uwaga, 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 uwaga. Porzeczkę. Odkrycie życia. Porzeczkę. I do tego akurat w hotelu był winegret ziołowy i postanowiłam sobie to odtworzyć w domu i zblendowałam sobie, zrobiłam sobie oliwę szczypiorkowo-koperkową. Czyli dałam świeży szczypiorek, dałam koperek, dałam oliwę i do tego od razu sobie dorzuciłam trochę miodu i cytryny i soli i miałam tym samym taki właśnie dressing. I powiem Wam, ja nie wiem o co chodzi, ale czy to jest właśnie ta, czy to jest ten dressing, czy to jest ta porzeczka, czy to jest ta jędrność tych pysznych liści, nie jakichś takich zmiędlonych z folii, ale po prostu to jest jakaś sałatka życia. Jakby do tego jeszcze były właśnie jakieś pestki prażone albo to pielone siemię lniane. Chef's kiss, jak to się mówi, więc polecam, polecam, polecam na maksa, ale wracając do tego puro w Łodzi, do odkrycia dla mnie jest kino, bo tam chyba codziennie o 19, czy tam nie, że nie codziennie, ale wiem, że może piątek, sobota, o 19 są seanse w kinie na górze, jako że Łódź jest miastem filmowym, jest to uważam bardzo piękne, spójne, fajne. Nie byłam do odkrycia, jest tam też stacja z popcornem, więc moim zdaniem brzmi to bosko. I druga polecajka z Łodzi to jest knajpa, która jest bardzo fajna, nowa dosyć, nigdy tam nie byłam. Companeros, knajpa meksykańska, ponoć wiesz, bardzo fajni właściciele. Wziąłam sobie bowla, czyli to co kocham, czyli wiecie, ryż i mnóstwo dodatków meksykańskich. On był akurat z grillowanym kalafiorem, był po prostu przepyszny. Taki naprawdę dla mnie comfort food, ale przy okazji właśnie mega smaczny, satysfakcjonujący, ale też przy okazji naprawdę pełnowartościowy, bardzo różnorodny posiłek, więc polecam, 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 polecam. Byłyśmy, słuchajcie, byliśmy, każdy jest mile widziany, byliśmy w spa wielokrotnie tutaj, ale na koniec mam kilka rzeczy właśnie z działu beauty, zaczynając od takich tematów, które można sobie stestować w domu. Pierwsze z nich to jest maseczka z Recibo. To jest, słuchajcie, maseczka, która była w mojej szafce bardzo długo i jakoś nie mogłam się za nią wziąć. Jak próbowałam ją dla Was znaleźć, to się okazało, że jej nie ma już w tej wersji, tylko jest w nowej wersji i w tej nowej wersji już kiedyś o niej mówiłam. Ale to było jeszcze w czasach, kiedy ten format był w podcaście, w związku z tym mogę o tym spokojnie powiedzieć jeszcze raz. A mianowicie jest to maseczka Rehab Time, regulująco-rewitalizująca z różową glinką, czyli właśnie taka cudowna różowa maska, która Wam zasycha, wtedy ją spłukujecie i ona jest szczególnie, myślę, dobra dla cery tłustej, mieszanej, problematycznej, takiej jak moja jest w ostatnim czasie. Ja jestem teraz na swojej własnej drodze do pięknej cery, bo ta mnogość podróży w moim przypadku i takie dosyć duże rozregulowanie, ale też sporo takich zmian w stylu życia, czy jeśli chodzi o jedzenie, jeśli chodzi o treningi, to sprawiło, że moje ciałko potrzebuje trochę wyciszenia i zadbania o to. I to się, te zmiany się po prostu manifestują na twarzy. O tym jeszcze dzisiaj dopowiem, o tym też będzie za miesiąc, bo jestem w trakcie takiej bardzo fajnej kuracji, o której będę Wam opowiadać. Ale ta maseczka jest bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo fajna. I w sumie mogę powiedzieć o tym teraz, bo moim dużym odkryciem, w sumie to już od kilku miesięcy, jest klinika N30. Jest to klinika w Warszawie, klinika kosmetologiczna, właśnie pod której jestem opieką w trakcie tego wyprowadzania mojej skóry. I też właśnie mówię, ja działam i
no po prostu na wielu płaszczyznach. Myślę, że było w stanie o tym filmu. Tutaj mamy zarówno kwestię układu nerwowego, właśnie ćwiczeń, jedzenia, zabiegów, ale też różnych właśnie takich terapii wewnętrznych. Terapii wewnętrznych, no to zajawiłam. Znaczy dobra, chodzi ogólnie o badanie mikrobiomu, ale o tym wszystkim Wam opowiem za miesiąc, bo będę wtedy w trakcie kuracji, ale ja zdradzam po prostu, że działam wielopłaszczyznowo, także terapia N30, ja chodzę na zabiegi kwasowe regularnie. Super jest tam, jeśli chodzi o właśnie personalizację i dobieranie zabiegów do naszych potrzeb, ale w przypadku cer problematycznych to są bardzo fajne, bardzo skuteczne zabiegi kwasowe i teraz właśnie będę miała jakiś taki kolejny ważny zabieg i na pewno Wam o tym jeszcze więcej opowiem, jak będę mogła mówić już też o jakichś większych rezultatach, ale jeszcze właśnie w kontekście zabiegów już niekoniecznie takich inwazyjnych, stricte beauty, ale bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam nowy projekt zawodowy Kasi Węglińskiej, która była u mnie w odcinku o masażu, który Wam się bardzo podobał, to było pewnie prawie 2 lata temu. Kasia otworzyła swoją praktykę, która się nazywa Focus on Touch by Kate Węglińska. Także jeżeli jesteście w Warszawie i nie tylko, wiem, że Kasia też będzie w różnych miejscach w Polsce miała takie swoje pop-upowe praktyki. Więc ja Kasię polecam całym sercem. Ma niesamowite doświadczenie i techniki różne, które stosuję. Ja oczywiście polecam technikę personalizowaną, jak widać. Personalizowane rzeczy bardzo mi się podobają, czyli przychodzisz i Kasia się po prostu tobą zajmuje, łącząc różne techniki, tak żeby odpowiedzieć na twoje potrzeby, bo tam mamy izogę i face modeling i kobido, jakieś liftingi japońskie i takie tam różne rzeczy. Ja się zawsze zdaję na Kasię, bo jestem też jej wierna od lat, więc cieszę się, że mogę powiedzieć o tym, co ona robi u siebie. I na koniec, kochani, mam jeszcze dwie rzeczy beautowe. Pierwsza rzecz jest, jestem niepocieszona, bo nie mam dowodu na to, bo moją nowością, moją inspiracją jest niesuszenie włosów, a dzisiaj akurat wysuszyłam, ale tak, eksperymentuję, jak możecie widzieć na moim Instagramie, czy pewnie w niektórych filmach, o w Australii tak wyglądałam. Jest ciepło i jest też duszno i nie chce mi się włosów suszyć. No i stwierdziłam, dobra, a co gdyby nie suszyć i wrócić do swoich naturalnych włosów? I powiem Wam, że jestem no jakoś tak podjarana tą zmianą i bardzo dobrze się czuję w moich kręconych włosach i mam trochę takie włosy, jakich zawsze marzyłam, jak byłam na przykład nastolatką. Wynika to też z tego, że mam za sobą kilka zabiegów keratynowego prostowania, więc te włosy nie mają aż takiego mocnego skrętu, jakby miały pewnie naturalnie, ale niewątpliwie jest to dla mnie jakieś takie nowe wcielenie, więc jeżeli macie jakieś, macie wiedzę albo macie jakieś osoby, które mówią o pielęgnacji włosów kręconych, to dajcie mi znać, bo trochę nie wiem, jak się po tym poruszać, jakby jakich produktów używać, też czy są jakieś metody stylizacji, jakby wiem, że są szkoły, które mówią, że niesuszenie włosów jest straszne, a potem się dowiedziałam, że są osoby, które mówią, że suszenie włosów jest straszne i czy to nie jest tak jak ze wszystkim, że wiecie, polaryzujące opinie i naukowe dowody. Trochę mnie to męczy, nie ukrywam, więc dajcie znać, co z tymi kręconymi włosami. I na sam koniec też o włosach, trochę beka. Chciałam Wam powiedzieć o brwiach, bo ja raz na 2 miesiące robię laminację brwi, o której mówiłam, ale jak nie robię laminacji brwi, to przez ten czas, kiedy te brwi no, nie są tak idealnie ułożone, to ja je modeluję na taki żel, na takie mydełko. I to jest chyba marka Zoja, czy coś w tym stylu, w każdym razie tam wszystko Wam opiszę. I to jest mydełko właśnie, które stosuję z polecenia mojej stylistki brwi. Jest to bardzo proste, bo sobie te brwi, najpierw sobie biorę to mydełko na rękę, używam takiego takiej specjalnej szczoteczki i równomiernie rozkładam na brwiach, ale też właśnie w drugą stronę, że tak sobie zczesuję te brwi w dół, to wygląda mega dziwnie i potem sobie je ładnie jakby doklejam i przyczesuję do twarzy i naprawdę to jest ekstra, więc nie wiem, czemu wcześniej o tym nie powiedziałam, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz i myślę, że warto się dzielić tym, co dobre. Kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie inspiracji czerwca. Czuję się mega zainspirowana. Mam nadzieję, że Wy się czujecie zainspirowani, ale czuję przede wszystkim ulgę, że mogłam Wam to już oddać i mogę iść dalej w lipiec i inspirować się dalej. Także dzisiaj było naprawdę, myślę, wielowątkowo i dla mnie bardzo ciekawie. Ja nie mogę się doczekać tego, co przyniesie to lato i mam nadzieję, że będę Wam dowozić dużo inspiracji. Koniecznie bądźcie tutaj na YouTubie, bądźcie ze mną na Instagramie i czekajcie na bonusowe odcinki podcastu, a podcast w pełnym formacie wróci do Was. Natomiast jeżeli, jak zawsze, macie pomysły na filmy z serii Wszystko, co wiem, piszcie koniecznie. Jeżeli macie jakieś w ogóle rekomendacje filmowe, piszcie koniecznie. I jeżeli macie
bo to jest ważna rzecz, jest, przyjmuję zgłoszenia ogólnie i wszelkiego rodzaju wiadomości dotyczące gości mojego podcastu Jak Żyć, o tym, jak żyje się w różnych miejscach na świecie. Więc jeżeli macie jakieś propozycje, albo jeżeli wy mielibyście ochotę wystąpić w takim odcinku i powiedzieć o miejscu, w którym żyjecie, to piszcie koniecznie na maila podcast@karolinasobańska.com, bo ja szykuję nową serię i chcę, żeby była wspaniała i chcę, żeby każdy mógł w niej wystąpić, więc ja chcę się dowiedzieć o wspaniałych osobach, które żyją w świecie i podzielić się tymi insidami z wami. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, byliście i mam nadzieję będziecie. Do usłyszenia, buziaczki, i miejcie się ciepło. Mua.